Piotr ładaj, witam Państwa i zapraszam na wywiad, który przeprowadzę z panem Romanem Polko, generałem dywizji, doktorem nauk wojskowych, byłym dowódcą jednostki GROM. Witam, panie generale. Dzień dobry. Mijają dwa lata od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale to jest drugi etap tego konfliktu. Wszystko zaczęło się od aneksji Krymu. Wówczas Ukraińcy nie stawiali oporu. Teraz, kiedy dwa lata temu zostali zaatakowani przez Rosję, stawiają zaciekły opór. Co w tym czasie na Ukrainie się zmieniło? Czy dokonano zmian na najwyższych stanowiskach politycznych, dowódczych? Czy zmienił się potencjał militarny, zdolność bojowa? A może zmieniła się sytuacja międzynarodowa? Rzeczywiście, patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, warto jednak spojrzeć 10 lat wstecz. I pamiętamy tego pułkownika Mamczura, który bohatersko na Krymie poddaje się do niewoli, i to jeszcze idąc z sowiecką flagą. Osiem lat później, kiedy nastąpiła pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę z siedmiu kierunków, miałem dużo obawy, czy Ukraina w ogóle będzie się broniła, czy znów ktoś bohatersko nie będzie się po prostu poddawał. I sytuacja mocno się zmieniła. Trzeba sobie uświadomić, że w 8 lat rewolucji nie da się zrobić, ale to już i tak była inna armia. Doświadczona w boju, armia, która zdała sobie sprawę, że chce bronić niepodległości własnej ojczyzny. I pamiętam to, co było dwa lata temu: przerażenie, a z drugiej strony mobilizacja Zachodu, żeby wspierać Ukrainę. Tyle, że mobilizacja, która miała miejsce bardziej w Europie Wschodniej niż chociażby w takich krajach jak Francja, Niemcy. Pamiętam, że wtedy były problemy żeby dostarczać Ukrainie jakiekolwiek cięższe uzbrojenie. Co najwyżej coś, co służy tylko do obrony. Słynne hełmy niemieckie czy kamizelki. Otóż patrząc też z perspektywy czasowej, udało się Ukraińcom odeprzeć atak na Kijów. I to jest niesamowite osiągnięcie. Druga rzecz, kraje do tej pory neutralne, chociażby takie jak Finlandia, przystąpiły do sojuszu NATO. Finlandia, Szwecja przystępuje. Świat który, o którym Putin myślał, że da się podzielić, pokazał jedność. Co prawda nadal mamy w NATO konia trajańskiego w postaci Orbana, ale jednak to była solidarność dużo większa niż przed tą inwazją. Europa uniezależniła się od rosyjskich surowców. Wiele zmian nastąpiło, i po pierwszym roku właściwie mieliśmy do czynienia też z taką sytuacją, że Ukraińcy zaczęli przejmować inicjatywę. Prowadzili działania ofensywne. Hajmarcy zrobiły różnicę na polu walki. Tyle, że wtedy jednak wyszła taka słabość Zachodu, bo Zachód zaczął się bać jakby sukcesu Ukrainy. Nie dostarczano wystarczającej ilości sił wsparcia lotnictwa, artylerii, artylerii rakietowej, dalekiego, średniego zasięgu i to wszystko spowodowało, że to przejęcie inicjatywy było krótkotrwałe. No i niestety y, Ukraina nie była w stanie kontynuować y, jakiejś strategicznej operacji, która pozwoliłaby uwolnić te tereny. Y, ubiegły rok, tu już tak analizując, czekaliśmy na, na tą ukraińską ofensywę, kiedy rzeczywiście ruszy. Ona nie ruszyła. Ona się nawet tak naprawdę nie rozpoczęła. No i teraz mamy ten punkt y, na sinusoidzie, to właściwie jesteśmy na samym dole, a, albo nawet poniżej tej linii, bo to dzisiaj Rosjanie mają inicjatywę. Morale ukraińskich żołnierzy. Niestety jest bardzo słabe, a Zachód zwleka z pomocą. Panie generale, władze rosyjskie, kiedy rozpoczynały inwazję dwa lata temu, z pewnością chciały osiągnąć jakiś cel. Co to był za cel? Czy to było obalenie władzy w Kijowie, czy to było przyłączenie Republik Ludowych, gdzie separatyści wypowiedzieli posłuszeństwo rządowi? Ukraińskiemu. czy może to była chęć destabilizacji e, kraju, zadania maksymalnie dużych zniszczeń, aby Ukraina zaprzepaściła ten dorobek, e, który wypracowała w ostatnich kilkunastu latach? Rzeczywiście to jest kluczowe pytanie, które Pan zadał, bo żeby zrozumieć co naprawdę się dzieje i w jakim miejscu jesteśmy, no to trzeba sobie uświadomić co chce osiągnąć ta kremlowska władza. Co jest jej celem? A jej celem jest odbudowa imperium. Sowieckiego albo tego z 1914 roku, i o tym Putin mówi bez ogródek. Imperium, które zahacza i o Polskę, i o Finlandię, imperium, które jest groźne w istocie dla Europy. Putin chce nie tylko zdobyć, pokonać Ukrainę, ale po zdobyciu chce po prostu pójść dalej. Często o tym mówimy, ale nasze działania nie świadczą o tym, że to rozumiemy, bo zwlekanie z pomocą czy PKB. Poniżej 2% na budowanie wspólnego bezpieczeństwa, no pokazuje, że Europa ma, jest mocna w słowach, a słaba w czynach. Natomiast co jest celem dzisiaj Ukrainy też popatrzmy, to jest walka o przetrwanie. Ukraińcy nie mają innego wyjścia, bronią swojej niepodległości, muszą walczyć, są do tego zmuszeni. Co jest naszym celem jako Polaków? Naszym celem jest zbudowanie takiego geopolitycznego położenia Polski, żeby ludzie mogli się czuć bezpieczni, żeby biznes normalnie się rozwijał. Naszym celem dlatego jest silna pozycja Polski w NATO, bo to czyni nas bezpiecznymi. Inaczej by było, gdyby w 2008 roku Ukraina wstąpiła do sojuszu NATO, czy nawet ten plan drogowy byłby realizowany, pewnie nawet nie doszłoby do agresji. Naszym celem jest niepodległa Ukraina, silna niepodległa Białoruś, bo to jest naturalny bufor, który chroni nas przed tym imperium zła. Być może ta napaść była też chęcią przerwania tych dążeń Ukrainy wstąpienia do Unii Europejskiej, do Paktu Północnoatlantyckiego. Dokładnie tak. Otóż tak barbarzyński kraj, w którym dominuje ruski mir, kraj zmienionej epoki, jeżeli chodzi o relacje, on nie może być między normalnymi krajami. To, co najbardziej przeszkadzało kremlowskiej władzy, to to, że na Ukrainie zaczyna się budować jakaś tam demokracja, na Białorusi też. To było największe zagrożenie dla Putina, bo jeżeli by Rosjanie zobaczyli, że można żyć normalnie, że nie musi być wszechobecna korupcja, że oligarchowie nie, nie muszą mieć stałej władzy, że władza jest naprawdę w rękach ludu, no to to było ogromne zagrożenie dla tej kremlowskiej władzy, która rzeczywiście... Czyni wszystko, aby być nieusuwalnym na swoich stanowiskach. No, popatrzmy, jak często zmieniają się prezydenci i premierzy w, w państwach demokratycznych, a jak długo trwa na stanowisku Łukaszenka czy Putin. Prawdopodobnie wstąpienie Ukrainy do struktur zachodnich spowodowałoby, że ten kraj już nigdy nie znalazłby się w orbicie wpływów rosyjskich bez względu na to, jaki rząd by zasiadał w Kijowie. Stąd też taki porażający obrazek, tak naprawdę, który widzimy w 2008 roku. Putin przemawiający na szczycie NATO i Francja i Niemcy, które głosują przeciwko planowi takiej mapy drogowej dla Ukrainy i Gruzji, żeby wstąpiły do sojuszu NATO. Ukraina upokarzana i przez sojusz NATO i przez Unię Europejską, trzymana w poczekalni, no, stała się łatwym łupem tak naprawdę dla Putina. Europa musi z tego wyciągnąć wnioski. Mimo tego, że dzisiaj rzeczywiście ta sytuacja Ukrainy jest bardzo trudna, to jednak wciąż Europie nie brakuje i wytrwałości, i solidarności. Mam nadzieję, że ta druga rocznica jednak spowoduje to, że te młyny Unii Europejskiej, o których mówi się, że mielą powoli, jednak będą mieliły wytrwale i skutecznie. Panie generale, pytam jako wojskowego. Ukraina w tej chwili nie kontroluje, nie jest w stanie kontrolować swojej przestrzeni powietrznej. Ukraińska marynarka wojenna na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim praktycznie nie istnieje, a mimo to bronią się i bronią się skutecznie. Jak to jest możliwe? Sam się zastanawiam, bo tak naprawdę to było Mission Impossible, kiedy porównywałem potencjał bojowy na początku Rosji, Ukrainy. no Ukraina nie miała żadnych szans, atak z powietrza. Z morza Ukraina to, to, to była gigantyczna różnica potencjału, kilkadziesiąt razy więcej. Różnice tak naprawdę stworzyła informacja. I to jest też apel dla wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają. Informacja dzisiaj jest orężem na polu walki, Dlatego nie możemy stać się łupem troli rosyjskich. Ta informacja oczywiście w tym wymiarze wywiadowczym. Ona pozwoliła, czy polegała na tym, że sojusz NATO no śledził ruchy Rosjan, przekazywał informacje i Ukraina mogła skutecznie stawiać opór na takich kierunkach, które przez sojusz NATO były wskazane, bez wkraczania sojuszu NATO na terytorium Ukrainy. Ale innym czynnikiem zwycięstwa czy sukcesu Ukrainy było to, co już Napoleon Bonaparte określił, że czynnik ludzki i morale ma się do sił fizycznych jak trzy do jednego. I rzeczywiście to morale było potężne. Stąd też nie możemy pozwolić na to, żeby to morale było teraz podkopane, żeby jakieś wewnętrzne spory i korupcja, która ma miejsce w Ukrainie niestety, czy nawet zmiany na szczytach dowództwa spowodowały Osłabienie czegoś, co do zwycięstwa jest y, y, niezbędne. Po prostu silnego przekonania, że walczymy w słusznej sprawie i że jesteśmy lepsi od naszych wrogów. A czy to, że Ukraina jest byłą Republiką Radziecką, że mieszka tam wielu Rosjan, że wielu Ukraińców też identyfikuje się bardziej z Rosją, używając języka rosyjskiego na co dzień, niż z rządem w Ukrainie, czy to daje? Większe możliwości działalności rosyjskich służb specjalnych, GRU, FSB. No, wspólnota, że tak powiem, kulturowa, językowa ułatwia działania grupom dywersyjnym, służbom specjalnym, zarówno tym rosyjskim, które działają na terytorium Ukrainy, jak i tym ukraińskim, które działają na terytorium Rosji. I musimy pamiętać o tym, że tak jak sypion afrykański pokonał Hannibala, na jego własnym terytorium, tak samo Ukraina, walcząc o własną niepodległość, musi uderzać na cele obiekty w Rosji, stąd też mam nadzieję, że te zasięgi będą dalsze. Ale to, co jest kluczowe, te sympatie ukraińskie dla Rosji były, szczególnie w tych wschodnich regionach, gdzie wydawało się, że Putin będzie starał się przekonać, będzie walczył o serca i umysły. Ale Putin pokazał swoją barbarzyńską twarz, pokazał ten ruski mir, wysłał bandytów, zbrodniarzy po to, aby zdobywali, a tak naprawdę niszczyli Ukrainę. Stąd też dzisiaj to, co obserwujemy, to Putin skutecznie zderusyfikował Ukrainę. Ukrainę, o której jeszcze właściwie dwa, 3 lata temu zastanawialiśmy się, czy wejdzie w orbitę wpływów rosyjskich, czy podąży w kierunku zachodnim, bo takie spekulacje były, ona w tej chwili już nie ma wyjścia. Ukraińcy, nawet ci dawniej, którzy byli prorosyjscy, doskonale wiedzą, że muszą być prozachodni, bo w przeciwnym wypadku po prostu nie przetrwają. Tak, być może też stąd ta nazwa używana w Rosji operacja specjalna ale dzisiaj już chyba nawet w Rosji tego określenia się nie używa chyba już wszyscy mówią o wojnie, nawet tam. No, najciekawsze, że nawet Putin łamie ten zakaz, który wydał i często mówi, czy wymsknie mu się podczas y, rozmów, że, że to nie jest operacja specjalna, że jest to co, coś więcej. No, Putin usprawiedliwia się, bo w takim razie społeczeństwo go rozbliża. To jak to? To my mamy taką drugą armię świata i nie jesteśmy w stanie pokonać y, tej maleńkiej Ukrainy, gdzie, gdzie właściwie plany operacyjne mówiły, że w ciągu tygodnia miała być pokonana, dwóch tygodni, y, miesiąc maksymalnie. I otóż Putin mówi, że walczy z NATO, no tyle, że jeżeli popatrzy się na straty, które Rosjanie już ponieśli, no to NATO straciło jednego drona strąconego nad Morzem Czarnym przez flotę rosyjską, a Rosja ma straty liczone w setkach tysięcy żołnierzy, ogromnej ilości sprzętu. Rosja, która przestawiła się na gospodarkę wojenną, ponosi też straty gospodarcze. Być może teraz one jeszcze do upadku Rosji nie doprowadziły, ale z pewnością tak jak kiedyś Związek Sowiecki przegrał wyścig zbrojeń, tak teraz uruchomienie tego potencjału, którym dysponuje sama Europa, nawet wystarczy, żeby Rosji uświadomić, że tak naprawdę kolejne lata wojny będą ją pogrążać i stanie się takim karłem, który nic nie będzie znaczył na arenie międzynarodowej. Każda wojna przynosi jakieś nowości, nowe rozwiązania w zakresie chociażby technologii, gdy mówimy o uzbrojeniu, taktyki i wiele innych rzeczy pojawia się. Podczas konfliktu na Ukrainie też zauważamy pewne nowości. Krym został zajęty przez zielone ludziki. W Europie zastosowano na masową skalę drony bojowe. Można też e, m, wspomnieć o użyciu przez Rosję stałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych m, najemników, co powinno wzbudzić budzić, e, sprzeciw. Ale panie, panie redaktorze, to nie jest nic nowego. Rzeczywiście y, Rosjanie wpadli na pomysł, żeby teraz kupować po prostu ludzi, bo to mięso armatnie z więzień niespecjalnie się sprawdzało, to teraz kupują najemników. No i taki żołnierz, który gdzieś tam jest ściągnięty z tych bardzo ubogich regionów, no nie tylko samej Rosji, ale, ale tak naprawdę Azji, no to on walczy, żeby sobie kupić nowe drzwi do Słabojki. Jak zginie, to rodzina dostanie, nie wiem, jakiś mikser czy, czy lodówkę, sobie gdzieś tam z Ukrainy ściągnie. No to, to, jest, to są niestety te motywacje, które są dla nas w praktyce ciężko zrozumiałe, ale to, to w istocie tak, tak funkcjonuje. Panie generale, wszyscy patrzymy w kierunku wschodu, ale przecież od północy graniczymy z obwodem Kaliningradzkim, od niedawna nazywanym obwodem e, królewieckim. Czy tam, w tej części e, terytorium Federacji Rosyjskiej, znajdują się siły zbrojne, mogące być e, zagrożeniem dla naszego państwa? Patrząc na Polskę, otóż, e, sytuacja geopolityczna Polski zdecydowanie zmieniła się korzystnie. Patrząc na to, co się dzieje, po pierwsze, Ukraińcy pokazali czy obnażyli słabość tej drugiej armii świata. Po drugie, granica z NATO wydłużyła się dwukrotnie. Po trzecie, kulejąca marynarka wojenna no, uzyskała wsparcie nowoczesnych, nowoczesnych fregat, chociażby czy, czy systemów uzbrojenia, Finlandii, Szwecji. Owód królewiecki, tak naprawdę. On zawsze był takim lotniskowcem, który bez dostaw lądowych nic nie był w stanie znaczyć na polu walki. Czasem tam Rosjanie i Skandery stawiali po to, żeby zastraszać Warszawę. I też podczas ćwiczeń Zapad Rosjanie ćwiczą dojście, czy wręcz nawet żąda Putin takiego korytarza, tak jak kiedyś Hitler chciał do królewca mieć korytarz do Kalingradu. Tak samo teraz Rosjanie chcą. Oczywiście łatwiej im jest przez Litwę niż przez Polskę. No ale tutaj też potrzeba budowy takiego zrozumienia. Atak na jakikolwiek kraj NATO to jest atak na Polskę i Polska musi reagować. Dzisiaj, mimo tych zapowiedzi takich, które myślę, że są przede wszystkim ukierunkowane na, na to, żeby obudzić trochę Zachód i te emocje, które wymuszą na politykach większą inwestycję w bezpieczeństwo, ja nie oceniam, Rosja nie jest w stanie w ciągu najbliższych 5-10 lat zaatakować fizycznie, lądowo... Yy, NATO, sojuszu NATO, bo w takiej wojnie otwartej przegra. Natomiast zagrożeniem są działania hybrydowe, działania poniżej progu wojny, działania pod obcą flagą, dywersyjne, działania czy jakieś pojedyncze uderzenia rakietowe, które mogłyby niszczyć elementy infrastruktury krytycznej, lotniska, drogi, węzły kolejowe, poprzez które dostarczane jest zaopatrywanie w kierunku Ukrainy. Stąd też warto nawet popatrzeć na te działania rządu, które teraz są. Wcześniej nie trzeba tego było głośno mówić, no ale blokowanie przez chociażby pożytecznych idiotów granic, przejść granicznych, czy tam, gdzie znajdują się te systemy uzbrojenia, naprawdę zagraża bezpieczeństwu Rzeczpospolitej. Czy nasza obrona narodowa analizuje to wszystko i dostosowywuje się do zmieniającego obrazu pola walki? No z tym, to znaczy regulaminy są pisane, to, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Teraz generał Gocu, który jest był szefem sztabu generalnego, doradcą premiera Kosiniaka-Kamysza, to jest człowiek, z którym miałem przyjemność pracować przez dobrych kilka lat i, i rzeczywiście z otwartą głową. I te plany, rozmawialiśmy nawet już wcześniej, kilka lat temu, po prostu są redefiniowane, budowane. Budowane są doktryny czy, czy koncepcje obrony, które skutecznie będą chroniły Rzeczpospolitą. To jest wyciąganie wniosków też z tych systemów właśnie bezzałogowych, z tych działań w cyberprzestrzeni, które jest obszarem prowadzenia działań wojennych, budowania operacji połączonych. Jest szef sztabu generalnego, generał Kukuła, który ma to opanowane i który rzeczywiście pozostaje w relacjach z naszymi strategicznymi partnerami Sojuszu NATO. Kupowane są nowoczesne systemy uzbrojenia. Nie pozwól, by dobry kryzys się zmarnował. Postsowieckie uzbrojenie trafiło do Ukrainy, a my dokonaliśmy technologicznego, rewolucyjnego przeskoku, jeżeli chodzi o nową generację uzbrojenia. Aczkolwiek wdrożenie tego uzbrojenia to i, i pozyskanie go już tak jak zaplanowaliśmy, to, to jest proces wieloletni, to jest jeszcze jakieś 5-10 lat. To, czego mi brakuje i co powinno być teraz realizowane, to jest obrona cywilna bo w tym wszystkim zapomnieliśmy o cywilach. Obawiamy się właśnie tych zabłąkanych rakiet, obawiamy się jakichś działań o charakterze dywersyjnym, ale ja chcę przede wszystkim mieszkańcom szczególnie dużych miast, bo one są najbardziej zagrożone, dać poczucie bezpieczeństwa, czyli tą wiedzę, którą mają Ukraińcy. Jest atak lotniczy, to w metrze można się schronić, ponieważ spełnia wymogi schronu. A u nas wiele inwestycji, które powstawały w ostatnich latach, dużych centrów handlowych, właśnie metro, nawet warszawskie, czy nawet budynki, one są pozbawione tych elementów, które czyniłyby taką infrastrukturę użyteczną na wypadek prowadzenia działań bojowych. Tak, czyli to, co niegdyś robiono, budując na przykład bloki mieszkalne, które były wyposażone w schrony, uznano, że w Europie. Nie będzie już chyba wojny, zaprzepaszczono to nowe budowle. Tak jak pan generał wspomina, tych już walorów nie, nie, nie mają znamion. Ostatnie pytanie na zakończenie naszej rozmowy. Jakie są prognozy? Prognozy wobec Ukrainy jak długo będzie trwała ta wojna, kiedy się zakończy, jakim wynikiem. Ja zawsze, zawsze mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No po pierwsze, rzeczywiście wtedy, kiedy mogliśmy szybko zakończyć tę wojnę, no to jakieś takie blokady w Europie spowodowały, że nie trafiła wystarczająca ilość uzbrojenia samolotów, systemów rakietowych do Ukrainy i, i to przechwycenie inicjatywy no nie, mogło, nie było kontynuowane. Później, nie wiadomo na jakiej podstawie, oczekiwaliśmy jakiejś ofensywy letniej w ubiegłym roku. No tylko jak prowadzić ofensywę, jeżeli nie ma znów wystarczającej ilości sił i środków, sądzę, że teraz zwycięży koncepcja generała Załużnego, który yy, niestety został odsunięty od dowodzenia wojskami, bo on się kłócił o to z politykami. Mówi teraz trzeba się okopać, teraz trzeba się umocnić, teraz trzeba przejść do obrony, i na tym etapie jesteśmy. Po to, aby zbudować zdolności, czyli w końcu uszczelnić system rekrutacyjny, ściągnąć tą drugą armię Ukrainy, która uciekła do Europy, z powrotem do kraju, żeby broniła własnej ojczyzny, skończyć z korupcją z oligarchami wojennymi, pozyskać środki uzbrojenia, amunicji, przekonać Europę, która ma 50% światowego PKB. Żeby część tego przeznaczyła na własne bezpieczeństwo, bo Rosja ma tylko 2% światowego PKB mamy ogromną, praktycznie przewagę. Przeszkolić, zgrać te zespoły i wtedy, kiedy będziemy gotowi, przeprowadzić prawdziwą kontrofensywę. Kontrofensywa, która nie będzie sprowadzała się do zdobycia jakiejś miejscowości, którą trudno znaleźć na mapie, tylko która będzie dokonywała rzeczywistą zmianę na polu walki. Teraz naprawdę potrzebujemy rok czasu, żeby to zbudować. A później można liczyć na przełom na polu walki i sądzę, że Europa, szczyt NATO, który będzie miał miejsce, pójdzie w tym kierunku, bo tak jak Ukraina walcząc o własne przetrwanie, Europa też nie ma innego wyjścia, w przeciwnym wypadku zaprzeczymy tym wartościom, które tak lubimy wyznawać. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję Dziękujemy. za uwagę.